to już 10. edycja festiwalu Kopernikus, w ramach której zapraszamy na rozmowę z Wojciechem Bonowiczem, poetą, publicystą, felietonistą Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Rozmowę poprowadzę ja, nazywam się Anna Goc i jestem też redakcyjną koleżanką Wojtka. Zastanawiałam się, jak mogłaby się zacząć nasza rozmowa, gdybyśmy chcieli ją właśnie rozpocząć tak, jak ty rozpocząłeś swoją książkę Wywiad Rzekę z Wojciechem Waglewskim, kiedy wchodzi on na scenę i właściwie będąc tuż po operacji ma usta pełne krwi. Mimo to nie przerywa koncertu i zastanawiałam się, jak moglibyśmy szukać takich szczegółów, takich momentów, takich krótkich opowieści, które właściwie są nie tylko właśnie krótką opowieścią, ale czymś, co nas przenosi, pokazuje nam dużo więcej. I tak chętnie zajrzałabym do twojej biografii i poczekała na taki właśnie moment, na taką opowieść, ale też chciałam cię od razu zapytać, czy na takie opowieści czeka się długo? No to życie trochę je samo przynosi. To po pierwsze, a po drugie, jakby czym innym jest to doznanie, nie? A czym innym jest to, czy my już jesteśmy gotowi je opowiedzieć. Nawet nie chodzi o taką psychiczną gotowość, wewnętrzną gotowość, tylko chodzi o taki, o to, czy my znajdziemy dość dystansu, żeby to opowiedzieć, co się stało. Jak pisałem Dziennik Końca Świata, to tam zawarłem trochę takich rozmaitych scen, obrazów, które mnie gdzieś tam poruszyły, coś może nawet we mnie zmieniły. Jest taka scena, do której często wracam. Dzieciństwo, jeszcze w Oświęcimiu wtedy mieszkaliśmy, więc byłem kilkuletnim dzieckiem i poszliśmy do kina Luna na osiedlu, gdzie mieszkaliśmy, było kino. I w tym kinie miały być eliminacje do Wielkiej Gry. Przyjechała sławna Irena Dziedzic tam pod drzwiami kina. Właściwie trwała bitwa pod Grunwaldem, bo całe miasto przyszło i wszyscy się tam chcieli dostać do środka. I pamiętam, poszliśmy tam z ojcem i ojciec w pewnym momencie, patrząc na ten kłębiący się tłum, mówi, wiesz co, chodźmy, my nie musimy. Nie? I to są takie sytuacje, kiedy człowiek naprawdę zapamiętuje je na całe życie, że co jest ważne, nie? I że my nie musimy robić tak jak wszyscy. Takich scen jest rzeczywiście trochę. Jakoś miałem takie szczęście do rodziców, którzy byli duszami może nie bardzo buntowniczymi, ale na pewno nie myśleli oboje tak schematycznie o świecie. Żyli zwykłym życiem, tata inżynier, mama laborantka medyczna, pracowitym życiem bardzo, ale było w obojgu coś, tata ciągle żyje, mama już niestety nie, jakiś rodzaj przekory takiej w stosunku do życia, że nie należy wszystkiego robić tak jak wszyscy. Nie? I to myślę, że jakoś ukształtowało też moją postawę. Nie chodzi o to, żeby być jakimś na pokaz zbuntowanym, ale spokojnie. Potem przez lata pamiętam, nie wiem, wszyscy szli do kina na jakiś film, to ja niekoniecznie. I tak to chyba jest. Czyli uczyłeś się trochę takie, jakby wydeptywać własne ścieżki, takie, mieć takie miejsca, do których często się nie dociera. Ale to mnie bardzo też ciekawi, bo w twojej twórczości bardzo widać to, że coś, co jest szczegółem, coś, co jest taką relacją, która nie jest dookreślona, co właściwie niewiele nam mówi o tej relacji, ale jakoś ją pokazuje, pozwala zapamiętać. Czy czasami mówisz o tym, że proza polska jakoś nie potrafi znaleźć tych szczegółów, nie potrafi ich pokazać, że poezja chyba sobie z tym lepiej radzi. Wiadomo, że kiedy tak mówię, to trochę przesadzam, bo naturalnie jest sporo dobrej prozy w Polsce. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że współcześnie poezja jest dużo bardziej wrażliwsza na taki rodzaj pewnej materialności życia i tego, że szczegół także jest wieloznaczny. To znaczy, że on może nam różne rzeczy mówić. Bardzo wydaje mi się trafna twoja obserwacja. Te felietony na przykład, które najbardziej lubię, to są takie felietony obrazki, ale te obrazki są wieloznaczne. Nie? Te obrazki nie lubię, kiedy obraz jest zbyt jednoznaczny, kiedy wszystko właściwie jest wyłożone jak na talerzu.
Tylko kiedy jakby można przyjść, przeczytać ten felieton i trochę się samemu zdecydować, o czym on jest naprawdę, nie? Jaka jest jego temperatura uczuciowa, no przy wierszach tym bardziej. Dużo wierszy to są takie sceny właściwie zapisane, jakieś obserwacje, przetworzone może trochę, do końca to nie jest jasne, kto patrzy, kogo tam widać, co się tam właściwie dzieje. Bardzo lubię takie wiersze właśnie. Wydaje mi się, że życie powinniśmy właśnie ujmować w tej jego niejednoznaczności. Oczywiście, żeby się poruszać w świecie, to my musimy, żeby tu dojść do studia, to musieliśmy iść w konkretne miejsce pod konkretny adres. Ale potem przychodzą w najważniejszych momentach naszego życia takie sytuacje, czasem takie przedmioty, najczęściej tacy ludzie, którzy nas jakby wybijają trochę z tego, co, do czegośmy nawykli, z tej rutyny. I to są najpiękniejsze przeżycia. Twoje te takie szczegóły, które gromadzisz, one się jednak układają w całość. To znaczy, to nie są przypadkowe rzeczy, to nie jest takie kolekcjonowanie, tylko to jest jakaś opowieść o czymś. Sporo odrzucasz i chciałam cię zapytać właśnie o to, co cię nie interesuje, to co zostawiasz, to co świadomie wiesz, że mogłoby być jakimś ciekawym szczegółem, czymś, co jeszcze jakoś, nie wiem, komplikuje, co dodaje, ale jednak jest nieinteresujące. Co by to mogło być? Jak jest nieinteresujące, to nie należy o tym opowiadać. Ale paradoks polega na tym, że wiele interesujących rzeczy pozostanie niewypowiedzianych, nie? Ja w ogóle nie mam takiego przekonania, jakie miał wielki Czesław Miłosz, że to, co niepowiedziane, zmierza do nieistnienia. Również wypowiedziane może zmierzać do nieistnienia, prawda? To nie jest tak, że zapisane czy wypowiedziane już istnieje na wieki wieków. A po drugie, nasze życie się po prostu z tego składa. Pamiętam, prowadziłem kiedyś rozmowę, opublikował ją zresztą tygodnik z Ryszardem Krynickim. I Ryszard Krynicki na moje pytanie o twórczość, o całokształt, bo dostawał wtedy nagrodę za całokształt twórczości, odpowiedział, że na całokształt składa się też to, czegośmy nie napisali, a w każdym razie nie opublikowali. Może dojrzewał w nas jakiś pomysł, ale się nie zrealizował, albo nie zrealizował się na tyle przekonująco, że nie daliśmy tego do żadnej książki, do żadnego druku. A można by to zrozumieć szerzej, to znaczy, nasze życie się po prostu składa z wielu rzeczy niewypowiedzianych, nieskrywanych emocji, niezrealizowanych marzeń, nie wiem, to są takie najprostsze przykłady. I mnie interesuje to, co ma w sobie taki potencjał otwierający, o, tak bym powiedział, takie sceny, takie obrazy, jeszcze raz to może powtórzę, w które ktoś może wejść i się tam zadomowić ze swoimi doświadczeniami. Jak ja bym chciał, jakbym pisał rzeczy, które są zamknięte jakoś takie, no patrzcie, przeczytajcie, zastanówcie się nad tym Bonowiczem, to mnie nie interesuje. To mnie interesuje, opowiedzieć mogę trochę o Bonowiczu, nie? Ale tak naprawdę chciałbym, żeby każdy czytając mnie, każdy i każda sobie opowiadali siebie. Ale to jest taka próba też powiedzenia, że to jest taka przestrzeń bezpieczna? Ona jest niebezpieczna i niebezpieczna. Mm-hmm. No bezpieczne jest to, że ja tam niczego, nie wiem, nie posługuję się jakąś agresją na przykład w stosunku do ludzi. Moja rubryka w tygodniku przez wiele lat nosiła tytuł Wycieczki osobiste. Tytuł mi zresztą wspaniałomyślnie podarował Marcin Świetlicki. Ale oczywiście wycieczki osobiste nie polegają na tym, żeby ludziom nabluzgać, tylko chodziło o to, że pisałem bardzo osobiście i tak rzeczywiście, tak jak chyba felieton powinien wyglądać, z wnętrza siebie, ale równocześnie zapraszałem do tego innych, żeby oni też jakby poczuli się, że to może być także opowieść o nich. Nie? To jest bezpieczne, jeśli już tak się upierać przy tym słowie, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że słowo czasem kogoś może dotknąć, nie? Może zranić. Staram się bardzo to uprzedzić, jednak myślę o tym bardzo często, żeby słowa nie raniły, ale tego nigdy się nie wie tak naprawdę do końca. Może ranić w sensie też takim, że dotknie jakiejś bolesnego miejsca.
No, ale pisarz też to samo robi ze sobą. Czasami myślałam o tym, czytając twoje wiersze, że to jest taka próba zajrzenia z jakąś jasnością w sobie, którą się ma, w coś, co jest ciemne. Mm. Że to jest jakaś taka, i właśnie nie wiem, czy to jest próba właśnie oswojenia tej rzeczywistości, czy jakiegoś, czy znalezienia słów na to, żeby przynieść jakąś ulgę też, żeby chyba jednak oswoić, to jest może lepsze słowo, chociaż... Chociaż ja lubię słowo ulga jak tak? Wiesz. I uważam, że rolą sztuki jest też dawać ulgę. Że nie jest tylko tak, że my... Dużo się mówi o tym, że sztuka powinna nas prowokować, prawda? Mm. Że powinna jakby budzić nas ze snu. I to jest racja, to jest prawda. Ale sądzę, że powinna też równocześnie dawać nam rodzaj jakiejś konsolacji właśnie, jakiegoś pocieszenia, jakiejś ulgi. Piszę teraz taką książkę, która będzie miała tytuł Dziennik Pocieszenia. Bo wydaje mi się, że... To znaczy, nie lubię takiej wizji, w której prawdziwą sztuką jest tylko to, prawda, co wzbudza w nas jakiś rodzaj negatywności, nie? Jakiś rodzaj buntu, złości i tak dalej. Sztuką może być również to, no, nikt nie ma wątpliwości, że sztuką są obrazy Vermeera, które nas jednak godzą, prawda, z życiem. I takich artystów, artystek w historii było całe mnóstwo. Prawda, których jeden obraz nieraz powoduje jakby w oglądających tak dużo dobrych emocji, prawda? Patrzysz i chce ci się żyć po prostu. No więc chyba coś takiego, żeby... ludziom trzeba stawiać znaki zapytania. No sami sobie stawiamy znaki zapytania i felieton, i wiersz, także to jest też miejsce, gdzie by postawić te znaki. Ale ja nie lubię ludzi, nie wiem, szantażować jakoś, nie wiem... Kafka miał to piękne porównanie, że literatura powinna być jak uderzenie siekiery w lód, nie? Żeby to przebić się przez tą zmarzlinę w człowieku. I potrzebne jest także w kulturze coś takiego, żeby uderzyć siekierą, prawda, w lód. Bo rzeczywiście czasem ludzie tępieją, tępiejemy po prostu, obojętniejemy. Nie? Ale... Ulga też jest potrzebna. Czasem słońce szybciej roztopi ten lód, niż ta siekiera to rozbije. Pamiętam takie spotkania z księdzem Manfredem de Zellersem, który właśnie o tym opowiadał, że on właściwie, kiedy zamieszkał tuż przy obozie, tuż przy Auschwitz, że właściwie on sobie cały czas zadaje te same pytania. I dalej na nie nie ma odpowiedzi, ale oczywiście jakoś tam jest blisko nich i to są takie pytania bez odpowiedzi, więc to jest jego coś, co się mu bardzo udało, że on potrafi te pytania też w taki sposób zadawać. I jak w jednym wywiadzie mówiłeś, nawiązywałeś do wiersza Dziewczyna Leśmiana, to tak mi było bardzo gdzieś blisko do tego, o czym mówi właśnie ksiądz de Zellers, że to jest takie cały czas gdzieś stawianie tych samych pytań. I zastanawiam się, na ile też taka bliskość tego miejsca, tego właściwie... Oświęcimia, czyli tak. Bliskość czegoś, co ja zresztą pamiętam też ze swojego dzieciństwa, kiedy babcia zabierała mnie na przykład na spacer trasą, którą szli więźniowie oświęcimscy i opowiadała jako jeszcze takiej małej dziewczynce, że zobacz, oni tędy przechodzili, opowiadała mi o nich trochę jakby opowiadała bajkę, a tak naprawdę było wiadomo, że to nie jest bajka, że ona to pamięta jako mieszkanka tych miejsc. I zastanawiałam się, czy to są też takie, czy to gdzieś zostaje, to znaczy taka próba cały czas gdzieś takiego zaglądania w to, co złe, w to, co się dzieje, a równocześnie opowiadania o tym. Mhm. No, mam bardzo różne doświadczenia. Miałem w rodzinie księdza, który był w obozie w Dachau przez kilka lat i w zasadzie nigdy nie słyszałem żadnej opowieści z jego ust na ten temat. Dopiero po jego śmierci przeczytałem taki pamiętnik, który już napisał po wojnie. To był bardzo młody ksiądz, świeżo wyświęcony, który prawdopodobnie przeżył tam głęboki kryzys. Niestety pamiętnik w wersji maszynopisowej jest trochę ocenzurowany, ale nigdy właściwie o tym nie opowiadał. Ile razy odwiedzaliśmy go z tatą w klasztorze, tyle razy mówił raczej o misjach, nie wiem, o historii Kościoła. Znam wielu ludzi, którzy nigdy nie opowiedzieli nic, prawda, na temat tej przeszłości, aż do pewnego momentu wyjątkowego jakiegoś może. Więc to jest chyba tak podwójne, to znaczy...
Z jednej strony właściwym językiem do mówienia o Auschwitz i podobnych miejscach jest milczenie, ale z drugiej strony milczenie to jednak nie jest wszystko, co my możemy tym ofiarom dać, prawda? Musimy im coś dać jeszcze, ponieważ one cały czas wołają do nas. Dla mnie to jest bardzo takie przejmujące miejsce. Ja oczywiście nie byłem tam jako małe dziecko, no ale ja byłem niestety za sprytny. Ja się wcześniej nauczyłem czytać i bardzo szybko się zorientowałem, co Oświęcim symbolizuje. Nie? I sądzę, że z tego się wzięło bardzo wiele rzeczy w moim życiu. Być może także to, że zajmuję się poezją i że jakby w ten sposób próbuję trochę porozumieć się z ludźmi i te pytania, które mnie nurtują, przerzucić trochę na was czytających, prawda? Albo raczej bardziej zbudować taką wspólnotę ludzi, którzy te pytania sobie zadają. Kiedyś to powiedziałem i jestem przywiązany do tego zdania, że nam po prostu nie wolno opuścić Auschwitz. My nie możemy stamtąd wyjść. Bo jeśli wyjdziemy, a wyjście będzie oznaczało zapomnienie i jakiś rodzaj takiej beztroski, na którą sobie pozwolimy, no to potem będą się te rzeczy powtarzać. I widzimy to zresztą w historii, że one się powtarzają we wszystkich społeczeństwach, które moim zdaniem nie dojrzały do zrozumienia tego, co tam się stało. W Polsce, od razu powiem, może coś zaskakującego, pod tym względem nie jest ciągle jeszcze najgorzej. Ale może być gorzej. To znaczy może się zdarzyć, że my właśnie jakoś to od siebie odsuniemy i zajmiemy się jakby innymi sprawami, bardziej takimi praktycznymi albo ideowymi, albo w ogóle przykryjemy to jakby inną opowieścią o historii. Dla mnie ta opowieść jest bardzo ważna. Nie wiem, czy mojemu dziecku trzeba o tym opowiadać, raczej chyba nie. Ale w pewnym momencie każdy z nas powinien się z tym zetknąć i potraktować to po prostu jako osobiste zobowiązanie do różnych rzeczy, bo z różne rzeczy można zrobić z tym zobowiązaniem. Myślę, że jeżeli mieszka się tu tak zupełnie obok, to są takie miejsca, które trochę tak jakby rosną z nami. One zawsze były, one jakoś się zmieniały, one były przerażające, a później trzeba było jakoś oswoić i znowu przyjąć. To znaczy to jest... Bliskość miejsca powoduje, że to miejsce odbiera się trochę tak jakby no to się działo cały czas, to znaczy jakby ta historia nie znikała właśnie. I pamiętam taką rozmowę z Zofią Posmysz, która chyba po raz pierwszy zobaczyłam takie naprawdę przerażenie związane z tym, że historia może się powtórzyć. Spotkałyśmy się kilka lat temu i ona opowiadała, że bardzo się boi wyjścia Polski z Unii Europejskiej. I mówi, że to jest naprawdę, że ją to przeraża, że to było... Wtedy zobaczyłam, że to jest takie stamtąd. Ona zresztą to nazwała od razu. Mówi, to ja się boję tego, co kiedyś było, co sama przeżyłam. Ale w twoich wierszach czasami też mówisz o tym, że właśnie one... To jest akurat cytat, że one cię wręcz czasami też przerażają, zwłaszcza kiedy się wraca do Auschwitz, jakby widzi się nieodwracalne, nawiązując do wielkich rzeczy. Tak. Jest tam rzeczywiście taki wiersz, który trochę się narodził z jakiegoś snu, takiego koszmaru, prawda? Jak się żyje pewnymi tematami, to one w pewnym sensie przenikają tak bardzo głęboko. Przecież nikt z mojej rodziny tam nie zginął, prawda? Nikt z moich bliskich, oczywiście znam trochę, poznałem w życiu trochę byłych więźniarek i więźniów, ale to jest zupełnie coś innego. No, nawet bliskość to taka właśnie, to, że się człowiek wychował w Oświęcimiu, to jeszcze nie jest, to się jeszcze nie da w ogóle jakby porównać, tylko... Bo tematem naszego festiwalu jest kosmos, nie? I w tym kosmosie to są takie czarne dziury właśnie, prawda? My już trochę wiemy o naturze czarnych dziur i tu tak samo. My sporo wiemy o tym, jak właściwie to było możliwe i dalej właściwie nie powinniśmy się z tym pogodzić. To znaczy po prostu z tym, że człowiek jest zdolny do tak niewiarygodnego okrucieństwa na masową skalę, nie? I dlatego no, trzeba słuchać głosu tych, którzy tam byli. Nie? To
to słynne przykazanie 11 Mariana Turskiego, nie bądź obojętny, jest takim naprawdę mocnym głosem. Nienawiść jest bardzo łatwo wzbudzić i bardzo trudno nad nią zapanować. A zwłaszcza, kiedy ona przybiera kształt systemowy. A przybiera kształt systemowy wtedy, kiedy system potrzebuje paliwa. System polityczny, czy jakiś inny, wszystko jedno w tej chwili. Kiedy potrzebuje paliwa, to musi nieustannie jakby właśnie na tej takiej energii, nie? Na tym spalaniu nienawiści po prostu jechać. I to można nawet jechać bardzo dużo i wydaje się, że to jest bezkonfliktowe. I potem nagle jest ten skok, prawda, który nastąpił w latach 30. w Niemczech. I już Niemcy znalazły się w innym zupełnie miejscu i widzimy, że w pewnym sensie nie było odwrotu. Oczywiście odwrot był w każdym momencie, ale każdy odwrót kosztowałby społeczeństwo coraz więcej, nie? I społeczeństwo nie było już do tego zdolne. Dlatego często też piszę o tym, że musi być w nas też jakiś rodzaj takiego wewnętrznego nie. Oprócz tej ulgi, o której mówiłem, oprócz tego, że sztuka musi być miejscem pogodzenia, nie? To musi być też miejscem jakiegoś nie, prawda? Jakiegoś buntu. Musimy mieć w sobie świadomość, że jak nie powiemy nie w odpowiednim momencie, to potem będzie za późno. To jest też taki czas, kiedy pewnie jako też myślę poeta obserwujesz, jak my się, no właśnie, czy my się jakby w związku z tą taką wzrastającą, nie wiem, właśnie nawiścią, taką próbą takiego skrzywionego spojrzenia na siebie nawzajem, takiego, mm-hmm. gdzie my się nie do końca już widzimy. Czy to jest też taki czas, kiedy coraz trudniej nam się jakoś porozumieć. Bardzo mi się podoba otwarcie właśnie wiersz Próby z Wielkich Rzeczy, czyli my słyszymy siebie źle, ale podobno nas dobrze słychać. Tak, i to, tak. to jest też po prostu wzięte, znaczy mówisz o tym, że to jest coś, co zasłyszałeś też. Tak, jakby zdanie, na próbie dźwięku podczas jakiejś imprezy i bardzo mi się to spodobało, nie? Że mamy taki... Że to właściwie metaforycznie pokazuje rzeczywiście naszą sytuację, nie? Że my się nie słyszymy, że wiele rzeczy... Chociaż muszę powiedzieć, że należę do ludzi, którzy bardzo się bronią przed absolutyzowaniem tych podziałów w Polsce i widzenia ich też dwubiegunowo. Politykom bardzo na tym zależy, zwłaszcza tym politykom, którzy sprawują władzę, żeby ten antagonizm był taki dwubiegunowy. A mnie się wydaje, że Polska na szczęście jest krajem wielobiegunowym. To trochę pasuje do naszego krajobrazu, bo my mamy wszystko od morza do w miarę wysokich gór, a po drodze jeszcze jest tyle innych możliwości. I trochę tacy jesteśmy. To znaczy jesteśmy bardziej zróżnicowani, niż się nam wydaje. I bardzo mi zależy na tym, i troszkę o tym jest książka Wielkie Rzeczy, i także moja felietonistyka, żeby pokazać, że to zróżnicowanie jest naszą siłą. Prawda? Że ten pluralizm, który mamy naturalny, bo jesteśmy ziemi, bo wyrastaliśmy na ziemi, przez którą bez przerwy ludzie jacyś przebiegali, ktoś tam zostawił swoje geny, prawda, w ten czy inny sposób. I jakby jesteśmy genetycznie nawet bardzo dużą rozmaitością. Jesteśmy takimi mieszankami, prawda, w Polsce, o czym niestety niechętnie mówi się, przynajmniej część Polaków o tym niechętnie pamięta. I ta rozmaitość jest czymś wielkim. To właśnie z niej się narodziły na tej ziemi rzeczy największe. I ona może być naszą ochroną na przyszłość. Nie? To jest także oczywiście rozmaitość w sztuce, w poezji, w kulturze. Właśnie nie to dwubiegunowe ustawienie, nie? Tylko szeroki kosmos, że tak znowu użyję tego słowa. No. Czy to brzmi bardzo dobrze, ale czy myślisz, że są takie grupy, przedstawiciele pewnie takich grup, z którymi miałbyś trudno dzisiaj porozmawiać, gdzie często mówisz, że twoje słowa też zależy ci na tym, żeby one mogły odetchnąć, żeby nie używać ich w jakimś takich znaczeniach, w których one też pewnie są wykorzystywane. I czy wydaje ci się, że jest wciąż taka przestrzeń, że widzisz też taką możliwość rozmowy,
a bardziej chyba zrozumienia się nawzajem, porozumienia jakiegoś, czegoś, co by było wspólnotowe. Wiesz co, ten dialog się nieustannie toczy, moim zdaniem, tylko on nie może się odbywać w świetle i na scenie. To znaczy, jakby mnie ktoś zaprosił, nie wiem, na scenę wedle takiego klucza, że musi być oto reprezentant takiego poglądu, takiego, to na pewno będzie nieudane. To na ogół jest nieudane. Czasem się udaje, ale przeważnie się nie udaje, dlatego że wtedy zamiast rozmowy szczerej są wykłady, nie? Albo wykłady, albo ja to nazywam często okłady. To znaczy chodzi o to, żeby prawda, kogoś pokonać w tym okładanie się po to, żeby kogoś zdominować. W taki dialog nie wierzę, to jest dialog pozorowany. Natomiast dochodzi często przecież w naszym życiu do takich spotkań, które są bardziej intymne i wtedy jest większa szansa, że drugi człowiek się otworzy. Nie? No ja działam na bardzo różnych obszarach, prawda? Nie tylko w literaturze, ale także społecznie. I na przykład w mojej działalności społecznej spotykam ludzi o poglądach od skrajnego lewa do skrajnego prawa. I co jest charakterystyczne, że na przykład wszystkie te osoby, tu akurat zaangażowane, dobrze rozumieją pewne problemy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, pewne problemy społeczne. Różnią się co do rozwiązań, ale w gruncie rzeczy jest jakiś podstawowy szacunek dla godności, prawda? I dla wartości tych osób, które tak jako społeczeństwo jednak wykluczamy czy wypychamy. Nie? Więc znów mówię od strony pozytywnej, bo mógłbym też powiedzieć od negatywnej. To znaczy, że zarówno na skrajnie lewej, jak i skrajnie prawej stronie spotkam też takich, którzy są jednakowo obojętni. Chociaż ci będą mówić o wartościach charakterystycznych dla lewicy, a ci o charakterystycznych dla prawicy, ale właściwie osoby z niepełnosprawnościami czy rozmaite inne osoby potrzebujące naszej uwagi tak naprawdę nic dla nich nie znaczą. Powiem tak to bardzo wprost i mocno. Nie? Więc to kiedyś Jacek Filek, filozof, którego bardzo cenię, mój przyjaciel, choć nie widujemy się może często, ale razy się zobaczymy, to są zawsze jakoś spotkania niezwykle serdeczne. Jacek powiedział, że właściwie najistotniejszy podział w świecie dzisiejszym to nie jest podział na ateistów i teistów, prawda? Tylko, że są dwa rodzaje postaw. Ateizm ja i teizm ja po jednej stronie i teizm my po drugiej. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafne. Myśmy zresztą z Michałem Okońskim użyli też tego przykładu w rozmowie ostatnio z Tadeuszem Polakiem. Ale myślę, że bardzo często wracam do tego, że to jest to, czy nam zależy na budowaniu życia wspólnotowego, czy nam jednak zależy na mojej indywidualnej drodze, prawda, i mojej indywidualnej karierze, czy w każdym razie indywidualnym poczuciu bezpieczeństwa. Są takie polityki, które wzmacniają tylko to, co indywidualistyczne, co indywidualne. I są takie polityki, które wzmacniają to, co wspólnotowe, ale są takie polityki wreszcie, które udają, że wzmacniają wspólnotowe, ale tak naprawdę pogłębiają egoizm. Nie? I tych ostatnich się boję może najbardziej. Wspominasz o takim właściwie trójstyku, gdzie jesteś poetą, jesteś felietonistą, publicystą i jesteś kimś, kto jest zaangażowany społecznie. I kiedy czyta się twoje tomy poezji, to właściwie chciałam cię zapytać, jak to się przenika? Czy to jest tak, że czujesz, że twoje na przykład zaangażowanie społeczne, czy taka obserwacja publicysty wpływa też na, no bo jesteś jednym Wojciechem Bolewiczem. Nie da się ukryć. I jak to jest, kiedy, zresztą nawet zanotowałam sobie taki fragment właśnie z wierszy ludowych, piszący wiersze kontra piszący gazety. Czasami się zastanawiam, czy to jest też coś takiego, co jakoś się uzupełnia, napędza, czy to jest raczej coś, co czasami przeszkadza, że gdzieś ten język się zmienia i twoje rozmowy
te, kiedy jesteś na przykład zaangażowany społecznie, ale też później to, o czym piszesz, czy ten język jakoś jest dla ciebie wtedy spójny, czy on jest, czy on ci pomaga wtedy? Mm. Chyba już powoli nauczyłem się to rozdzielać, prawda? To znaczy, że poezja jednak powstaje pod wpływem innego impulsu. Ona nie powstaje pod wpływem, nie wiem, namysłu nad jakimś problemem, tak jak w przypadku części przynajmniej felietonistyki, tylko raczej z, nie wiem, z właśnie ze skupienia na jakimś szczególe, z zastanowienia się nad tym, co się między słowami dzieje, jakieś zdanie, prawda, gdzieś człowieka uderzy, przyjdzie mu do głowy, nie? Takie zdanie, nad którym on nawet nie do końca panuje. Stanisław Jerzy Lec ma taki ładny aforyzm. A może słowo ma do powiedzenia słowu więcej niż ludziom, prawda? Może słowo ma do powiedzenia drugiemu słowu więcej niż ludziom. I coś takiego się dzieje w poezji, że my do końca nie wiemy właściwie, co my tam mówimy. Dopiero jak napiszemy ten wiersz, on się nam tak zgadza, właściwie muzycznie się nam zgadza i tak patrzymy, czytamy go drugi, trzeci, czwarty raz i wydaje się nam, że wszystko tam dobrze wygląda, to my się dopiero wtedy pytamy samych siebie, ale właściwie o co chodzi. I najczęściej oczywiście chodzi o co nam chodzi, to znaczy o co jest dla nas ważne. Ale bywa też, że nas wiersz zaskakuje. W felietonistyce, w moich wypowiedziach publicystycznych to oczywiście tak nie działa. No, tam jednak człowiek szuka jakby, stara się zdiagnozować jakiś problem, lepiej lub gorzej mi to wychodzi. Ja to robię trochę może środkami poetyckimi czasem. Znaczy nie boję się użyć metafory, nie boję się też pewne sfery naszego życia opisywać w taki sposób trochę jakby nieprecyzyjny. Michał Heller by mi powiedział niestabilny, prawda, że pisze takim językiem trochę niestabilnym, ale właśnie dlatego, że ta sfera jest sferą niestabilności, gdzie myśmy się jeszcze nie dogadali właściwie między sobą, co o tym myślimy i żeby ludzie przychodzący z różnych stron mogli to jakoś w ten tekst wejść. Więc ja konfliktów wielkich nie mam. Działa coś takiego, na przykład teraz tak jest, od dłuższego czasu mam problem z pisaniem wierszy. Prawdę mówiąc, od wybuchu wojny w Ukrainie, czy tej nowej fazy wojny, napisałem bardzo niewiele wierszy i tylko kilka z nich jest w miarę takich udanych. Nie? Widać wyraźnie, że coś jest w tej sytuacji takiego zobowiązującego i jednocześnie paraliżującego. Wiem, że inni piszą, prawda, i tak dalej, nawet reagują na to, potrzebują nawet w jakiś sposób na to zareagować, a mnie to raczej zablokowało. Były też jakby inne przyczyny, ale jedną z przyczyn jest to, że to właśnie jest tak blisko i tak i właściwie coś, co no właśnie znaliśmy z opowieści jest tuż zaraz, prawda? Trochę już się z tym oswoiliśmy, ale to właśnie jest niedobra sytuacja. Staram się od czasu do czasu w felietonistce jakby mobilizować ludzi, żeby się za szybko nie oswajali z tym, bo naszą powinnością w tej chwili jest być nieoswojonym. Wojny nie powinno się oswajać właśnie. Wojna jest czymś, przeciwko czemu my musimy z dużą energią wystąpić. Wydaje mi się, że teraz bardzo się tego boję, zajęci własnymi wyborami politycznymi i tak dalej. No, sytuacją ekonomiczną troszeczkę możemy jakby się zdystansować do tego, co tam się dzieje. A nie powinniśmy, bo po prostu tam się toczy nasza sprawa i tam po prostu, ale nawet więcej, tam po prostu cierpią ludzie i z tego powodu tam powinniśmy być. W różnej formie. Nie? Więc ten truistyk jest takim truistykiem dla mnie osobiście właściwie powiedziałbym płodnym. Bo wiesz, jak nie idzie pisanie tego, to można robić coś innego. Nie? Jakbym miał tylko wiersze i nagle zamilkł, to wiesz, to jest coś takiego. Wiesław Myśliwski kiedyś opowiadał mi o tym, że to jest tak, że język go prowadzi, że on, że go zaskakuje, że w pewnym sensie ma władzę nad
piszącym, no bo to nie jest tak, że ma się powieść, ma się jakieś konkretne rozdziały, plan. Kiedy zapytałam o plan, to planów, właśnie odpowiedział, tak, tak, że absolutnie to jest coś, czego nie potrafi sobie nawet wyobrazić, że miałby napisać coś, co jest wypełnieniem planu takiego. Nawet język powołuje tak. bohaterów, prawda? To bardzo, to, albo język sprawia, że jakiś bohater, który pierwotnie gdzieś tam w zamierzeniu miał być bohaterem drugoplanowym, nagle staje się najważniejszą postacią. Ja oczywiście nie piszę dużych form, ale doskonale sobie wyobrażam, że tak to działa, bo w poezji tak to działa, prawda? Wielokrotnie, nie wiem, siadam, mam jakby jakąś intuicję, wydaje mi się, że to będzie wiersz, powiedzmy o tym, o czymś, prawda? No, nie pisze się wierszy na określony temat, ale mniej więcej czuję, o czym ten wiersz będzie. I potem ten wiersz powstaje i on jest zupełnie o czym innym. Często zupełnie o czym innym. Znaczy pierwotna moja intuicja została gdzieś po drodze zagubiona i powstał wiersz, który czasem nawet jakby zaprzecza temu pierwotnemu nastrojowi, nie wiem. I ma być wiersz o takiej radości oczekiwania, a powstaje wiersz o tęsknocie na przykład, nie? Taki wiersz pełen tęsknoty, jakby takiego poczucia samotności. Więc to tak jest, no, że poezja nas zaskakuje bardzo czasami. A trudno ci wrócić do swoich pierwszych wierszy? Nie, teraz, właśnie kiedy nie. je czytasz po wielu latach? Czy to jest tak, że... No musiałem przeczytać, tak, bo robiłem niedawno wybór wierszy i dla wydawnictwa A5 i właściwie z przyjemnością przeczytałem te wszystkie książki. To znaczy z takim poczuciem, że nie ma tam nic, czego bym się musiał bardzo wstydzić. Nie? Przeciwnie, było mi trudno wybrać te 150 wierszy do książki spośród tych kilkuset, które już napisałem. No tak to jest. Aczkolwiek człowiek zadaje sobie pytanie i nawet w jakimś wierszu je zadaje, prawda? Jaka odległość dzieli mnie od tego chłopaka, który tam gdzieś w pierwszej połowie lat 90. zaczął już tak bardzo poważnie o tym myśleć i zaczął mieć pierwsze sukcesy, jakieś nagrody, potem wydał pierwszą książkę. I czy ten chłopak ciągle jest tym samym, czy ja jestem tym samym, tym chłopakiem, prawda? Czy ja ciągle noszę go w sobie? Nie mam odpowiedzi, ale w tym wierszu sugeruję, że on od dawna milczy, prawda? Że tamten chłopak już milczy. On musiał już zamilknąć, bo ja po prostu się przesunąłem w czasie, zmieniłem się pod wieloma względami. Dużo rzeczy przeżyłem, zobaczyłem. On jeszcze właściwie prawie nic o życiu nie wiedział, chociaż no, miał już syna i tak dalej, więc nie było też tak, że treści życia rozmaite były mu obce, nie? Ale my po prostu, myślę, że jestem takim poetą, któremu bliskie jest myślenie, że z każdą książką trzeba jakby od nowa trochę zaczynać, nie? Że jakby to miał być znowu debiut. I jakby to była twoja pierwsza książka po prostu, którą z pewnym lękiem pokazujesz światu, z ostrożnością pewną, coś takiego. Na pewno nie towarzyszy mi nigdy pewność siebie, jak składam książkę literacką. Nie? Pewny siebie to jestem, jak składam dobrze zredagowany wywiad z Wojciechem Waglewskim, albo to wtedy mam takie poczucie dumy. Natomiast kiedy składam tom poetycki, czy piszę właśnie dziennik, to myślę z takim charakterystycznym trochę dla debiutanta entuzjazmem połączonym z obawą, nie? Że co to właściwie jest. Czy tym razem znowu się udało, czy może jednak nie. Mnie się też wydaje, że poezja jest blisko jednak ludzi i ten odbiór, to jak ona jest przyjęta, to jak ona jest odczytywana, czy to jest coś, co też ma na ciebie wpływ, czy raczej jest dla ciebie ważne, ale jednak nie wpływa na to, jak piszesz później? Chyba nie wpływa, ale no to są bardzo istotne momenty. Pisze się jednak po to, żeby się porozumieć. Dużo z ludźmi rozmawiam, spotykam się i to są, spotykam się wokół poezji. I widzę na przykład, że bardzo wielu ludzi
ma problem ze współczesną poezją, z tym wszystkim, co napisano, tak powiem bardzo skrótowo, nawet po Szymborskiej, już nie mówię, to znaczy często poezja współczesna kończy się dla, to jest bardzo dziwne, ale tak jest, na pokoleniu urodzonym w latach 20., czyli 100 lat temu, prawda? Dla wielu ludzi się kończy po prostu i nie bardzo sobie radzą z tym, co się działo później i z tym, co się dzieje współcześnie. Prowadzę w miesięczniku Znak taką rubrykę Moi przecinek mistrzowie, bardzo ważny jest ten przecinek w tytule, gdzie próbuję trochę jakby pokazywać wiersze współczesne i objaśniać, jak je właściwie czytać. Nie? Nie wiem, czy robię to dobrze, czy nie za dużo parafrazuję, ale staram się. I myślę, że moje wiersze to są wiersze, które też ludziom sprawiają kłopot, ale może dla części z nich to jest kłopot wart wysiłku. Takie mam reakcje przynajmniej. Oczywiście są też takie reakcje, że ludzie po prostu całe wiersze, na przykład, nie wiem, wieszają w internecie, bo coś ich uderzyło. To jest bardzo, bardzo dobre. Znaczy, mi się wydaje, to jest na przykład piękna cecha naszych czasów, że my możemy, nie wiem, zrobić zdjęcie czegoś, co nas zachwyciło i od razu się tym podzielić. Niektórzy mówią, że to jest taka powierzchowność naszej kultury, ale to nie musi być powierzchowne. Ktoś wiesza wiersz, który naprawdę przeżył, nie? Prawda? Bardzo spodobała mi się zmiana tytułu na Wielkie Mi Rzeczy. To też chyba był taki pomysł, pojawił się wśród czytelników. Znaczy od początku miały być Wielkie Rzeczy, ale ten tytuł zawiera w sobie tę dwuznaczność, prawda? Że ostatecznie, no czym jest wiersz? To nie jest nic wielkiego, nie? No ale dla mnie to jest dużo, kosztowało mnie to trochę. Włożyłem tam coś ważnego ze swojego wnętrza. Chciałbym, żeby ludzie to podnieśli i się temu przyjrzeli. Bardzo spodobało mi się też to, co napisałeś, analizując wiersz Różewicza, Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Jest taki fragment, gdzie piszesz: młody poeta chce widzieć poetę dojrzałego, żeby wiedzieć, co go czeka i żeby przekonać się, co oznacza dojrzałość w literaturze. I to jest chyba też takie, nie wiem, czy to też dotyczy spojrzenia na samego siebie, tego właśnie młodego jeszcze, piszącego z pierwszym doświadczeniem, ale teraz mówisz, że to właściwie każdy tom poetycki to jest coś takiego, co się zaczyna na nowo, wchodzi się z takim... Powinno tak być. Mhm. Ja tak raczej mam takie doświadczenie, że po prostu w cudzysłowie nie jestem mądry, kiedy przystępuję do układania tej książki kolejnej z wierszami. Nie wiem, kiedy to się przydarzy znów, ale mam nadzieję, że w najbliższych latach się tego trochę uzbiera i znów będę miał to przeżycie właśnie. Ja wtedy, pisząc o Różewiczu, pomyślałem o tym, że to są jednak najbardziej takie cenne chwile w tym życiu, w tym, co nazywamy życiem literackim, kiedy my się możemy spotkać bardzo blisko z kimś. Tak poznałem Wiesława Myśliwskiego, bywam w domu jego i jego żony Wacławy. Tak poznałem Krystynę Miłobędzką. Kilka tygodni temu byliśmy ją odwiedzić razem z Jarkiem Borowcem, jej wydawcą, w domu opieki, w którym mieszka. Leżała w łóżku, bo akurat się przewróciła w pokoju i musiała leżeć, odpoczywać. Nie? I rozmowa trochę się nie kleiła, bo ona była słaba i zaczęliśmy jej czytać Leśmiana, którego ona bardzo lubi. I to była może jedna z najpiękniejszych rozmów, jakie w ogóle w życiu odbyłem tym Leśmianem. Więc to są takie momenty, kiedy widzisz, że twój wysiłek ma sens także dlatego, że ktoś szedł tą drogą, prawda, również. I idziesz inaczej, może troszkę inną drogą, może, ale... Masz wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty ponadpokoleniowej. Coraz częściej, Aniu, się dzieje tak, że jak mnie zapraszają na jakąś dyskusję czy na czytanie wierszy, to ja jestem ten najstarszy. Niestety, trzeba się przyzwyczaić do tego, że teraz ja reprezentuję to pokolenie
po 50, zbliżające się do 60, a tu 30, 20, kilkunastoletni nawet poeci, poetki. Ale to się też wiąże z takim moim głębszym przekonaniem. Miałem na ten temat niedawno interesującą dyskusję prywatną, że zmiana, jeśli się ma dokonywać społeczna, musi się dokonywać międzypokoleniowo. Że wszystkie rewolucje pokoleniowe się nie udają, a na ogół kogoś krzywdzą. Prawda? Że dobrze jest, kiedy jakby próbujemy zaangażować do zmiany, a potrzebujemy bardzo zmiany, dużej zmiany społecznej, tak mi się wydaje, w takim sensie światowej zmiany, musimy zaangażować ludzi dobrej woli ze wszystkich pokoleń. Nie? I kiedy widzę taką właśnie międzypokoleniowe, kiedy jestem na jakimś takim międzypokoleniowym spotkaniu i widzę, że tam coś przeskakuje, jakaś iskra, to jestem niesamowicie szczęśliwy. Muszę powiedzieć, że to jest jedne z takich najpiękniejszych doznań, nie? Że czas jakby nie miał siły, żeby nas pokonać, że to my wygrywamy z czasem, nie? Że z różnicami, z historią, bo nagle kochamy się ponad te 50 lat, co nas dzieli, nie? W takim głębokim sensie tego słowa, nie? Że kochamy się, to znaczy mamy wspólną sprawę, odkryliśmy siebie i mamy wspólną sprawę. I to w poezji też jest możliwe. Czy w tych pytaniach młodych odnajdujesz też swoje pytania, te sprzed lat? Wiesz, to jest tak, że pierwsze pytania, jakie zadają, na ogół są zupełnie nieważne, bo większość pyta wtedy o to, jak opublikować pierwszą książkę, albo gdzie te swoje wiersze zamieścić. Wiadomo, że na tym zależy każdemu, ale to nie są jeszcze pytania o to, co najistotniejsze. Nie? I dopiero trzeba trochę czasu, rozmowy, żebyśmy i takiego, powiedziałbym, przebudzonego zaufania, żebyśmy weszli na ten istotny poziom. Ja w swoim czasie korespondowałem z nieżyjącym już takim wybitnym malarzem Zbigniewem Makowskim. I Zbigniew Makowski kiedyś mi napisał, że martwi go bardzo, że artyści dzisiaj są zajęci bardzo takimi sprawami, no, które określamy mianem rynku. A trochę mało się interesują poznaniem samych siebie. I rzeczywiście czasem młodemu człowiekowi trzeba uzmysłowić, który przychodzi, który jest gorący, który świetnie pisze, ma dobre pióro, ma rozbudzoną wyobraźnię, jest dużo silniejszy niż my oczywiście. W tym sensie silniejszy, że ma po prostu więcej energii, którą myśmy już wytracili. Ale trzeba mu powiedzieć, że dobrze by było wrócić to na poznanie samej siebie, prawda? Żeby się spróbowali dowiedzieć troszkę więcej o tym, co w nich samych siedzi, co jest ich prawdziwą siłą, co jest ich prawdziwym ja. W tym sensie oczywiście tamten wiersz, do którego nawiązałaś, wiersz Różewicza, jest taki przejmujący. Oni przychodzą, młodzi poeci, pytają, co pan robi? Nic nie robię, tak. Prawda? Nic. Robię nic. To ma oczywiście swój kontekst odsyłający do tamtego czasu, ale to jest też takie uniwersalne. Czasem mistrz musi nam powiedzieć, mistrz, mistrzyni muszą nam powiedzieć, usiądź, prawda? Tischner, który mówi, siedlij se, prawda? I zanim się zaczniesz odzywać, przez chwilę posiedź spokojnie, nie? To jest strasznie trudne. Pamiętam siebie też właśnie z młodości. Człowiek ma w sobie rodzaj takiej pewnej niecierpliwości, kiedy już mu się coś uda, coś napisał, ktoś na to zwrócił uwagę. I nie dowierza trochę temu, że jak usiądzie, to coś z tego wyniknie, nie? Ale potem to procentuje, nie? Ci mistrzowie, mistrzynie, z którymi ja się zaprzyjaźniłem, to akurat są osoby takie niespieszne. Ani Krystyna Miłobędzka to nie jest osoba, o której moglibyśmy powiedzieć, że się w życiu spieszyła, ani tym bardziej Wiesław Myśliwski, prawda? Ani Michał Heller. I mógłbym wiele takich nazwisk wymienić, ludzi, którzy mają w sobie rodzaj takiej wolności w podwójnym tego słowa sensie, bo robią rzeczy wolne i robią je wolno, w swoim tempie. Najgorzej, jak człowiek chce się wyścigować sam ze sobą i z całym światem. No więc chyba to jest coś,
co bym chciał powiedzieć dzisiaj ludziom, nie? Że nie wyścigujcie się. Jak nie wiecie, w którą stronę biec, to lepiej usiąść, niż biec na ślepo, prawda? Nie wiedząc, w jakim kierunku. Ostatnio Irena Uszkania dokładnie o tym samym tak opowiadał, że to jest, trochę taki moment, w którym można się rozejrzeć po prostu i sprawdzić, który to jest ten nasz kierunek. Tak. Że mając dużo różnych możliwości, możemy, nie chcę powiedzieć wybrać, ale możemy się na coś zdecydować, co jest naprawdę nasze. Mhm. Tylko to chyba trudno się do tego, trudno dotrzeć do tego momentu. Nie wiem, to jest chyba czas, który właśnie jest potrzebny, żeby się tam gdzieś jakoś próbować rozejrzeć, co jest trudno, tym naszym. Bo jesteśmy bardzo rozpraszani przez rozmaite podpowiedzi. Nie? Mamy jakiś rodzaj takiej presji jeszcze w dodatku, nie wiem, edukacja wychowuje nas trochę do rywalizacji. Bardzo wiele się mówi w szkole o wartościach, ale tak naprawdę na czele stawia się sukces, rywalizację, zdominowanie, sukces rozumiany jako zdominowanie innych, prawda? Mnie taki sukces nie interesuje. Oczywiście lubię, jak, nie wiem, nominują mnie do jakichś nagród albo dostaję jakieś nagrody, ale tylko dlatego, że, ale rozumiem intencje tych nagród raczej jako nie intencje rywalizowania, tylko intencje budowania wspólnoty wokół literatury. Inaczej te nagrody nie miałyby zupełnie sensu, gdyby patrzeć na nie jako na wyścig. I tak w każdej dziedzinie. Pamiętam taki moment w życiu, musiałem być bardzo mały, kiedy była jakaś lekcja w szkole i właśnie rozmawialiśmy, pani wychowawczyni mówiła o tym, że jak jest wyścig, wygrywa zawsze tylko jeden, a reszta jest przegrana. I że to jest coś takiego z jednej strony wspaniałego, ale z drugiej strony to jest coś szalenie właściwie smutnego. I muszę powiedzieć, że czasem mi się te słowa przypominają i właściwie budzi we mnie smutek taki widok, że wszyscy nie biegają na metę równocześnie, jak obserwuję zawody lekkoatletyczne, nie? Bo myśmy do tego powinni właściwie dążyć. To znaczy, że najważniejsze jest jednak, żeby w tej rywalizacji nie zgubić siebie i siebie w relacji z innymi. Mówię to jako człowiek, bo od tego zaczęliśmy, który lubi chodzić swoimi drogami. Ale jednak zawsze te drogi jakoś się przecinają z cudzymi. Prawda? Zawsze zmierzają w stronę jakiejś wspólnoty. Nie jestem outsiderem, nigdy nie byłem. Chyba bym nie przeżył na bezludnej wyspie. Więc to chyba coś takiego jest. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Thank you.